Cześć kochani, witam Was serdecznie. Teraz jestem w Zakopanem. Przyjechaliśmy wczoraj, dzisiaj jesteśmy na Gubałówce. Wjechaliśmy tutaj kolejką, ponieważ jesteśmy z dziećmi i nie byłam pewna, czy dadzą radę wejść. Natomiast już będziemy schodzić w drugą stronę, idziemy na nogach. Jest piękna pogoda, jest w ogóle cudowna atmosfera. Fakt, że Krupówki, Zakopane, no, zrobiło się bardziej komercyjne niż gdy ja byłam tutaj jeszcze 20 lat temu, jest bardzo. Jeżeli chodzi o jedzenie, powiem Wam szczerze, że moim zdaniem to jest katastrofa. I tak mi bardzo brakuje na Krupówkach takiego miejsca, gdzie byłoby coś dobrego do zjedzenia, zdrowego. Ja do wyboru mogę mieć w najlepszej sytuacji, znajduję surówki z cukrem oczywiście, jakieś warzywa z ogromną ilością tłuszczu i ziemniaki w najlepszym przypadku gotowane na wodzie. Więcej tak naprawdę nic takiego jadalnego nie znalazłam dla siebie, natomiast jest bardzo dużo mięs grillowanych, steków, wiadomo, serów, tradycyjnych takich, góralskie jedzenie nie jest zdrowe i tutaj też się to odczuwa. Szkoda, bardzo mi brakuje takiego miejsca. Więc jeżeli ktoś by chciał tutaj w ogóle, albo może znacie, ja nie trafiłam na takie miejsce, może znacie i wiecie, że gdzieś można fajnie zdrowo zjeść, ale moim zdaniem jest, no jest po prostu bardzo ciężko. Ale jest tu pięknie, więc ja tak naprawdę nie chcę się wcale jeść i nie przyjechałam tutaj po to, żeby jeść. Jest cudowna atmosfera, jest cudowny klimat, mamy akurat piękną pogodę, góry, które zapierają dech w piersiach. Jeszcze mamy widok z mieszkania, który wynajęliśmy. Ja wynajęłam takie mieszkanie oczywiście z kuchnią, bo lubię mieć coś swojego do jedzenia w lodówce, więc mamy sałatę, warzywa i chleb na zakwasie i to sobie jemy i to nam wystarczy na śniadanie czy na zakwasie. Bardzo na to, że muszę gdzieś tam biegać za tym jedzeniem. Mamy bardzo ładny widok z balkonu, więc jestem zadowolona. To mieszkanie mi się udało fajnie wynająć. Ja już to robiłam chyba 2 czy 3 miesiące wcześniej. I naprawdę myślę, że taka opcja jest fantastyczna. Pijemy sobie kakao, kawę zbożową rano. Jest naprawdę cudownie. Nawet rano ćwiczę. Tutaj też na powietrzu. W ogóle cudnie. Klimaty są dla mnie piękne. Kocham Polskę, kocham tutaj być. I myślę, że to są takie jedne z cudowniejszych wakacji. Wolę takie wakacje zdecydowanie bardziej niż takie leżenie plackiem gdzieś tam na plaży. No ale mamy dzieci i też naprawdę do tej pory jeździliśmy przede wszystkim właśnie ze względu na dzieci w takie miejsca, gdzie leżeliśmy. Teraz już jestem nastawiona właśnie na chodzenie, na aktywny wypoczynek, który uwielbiam. Jest tutaj cudnie, pięknie, cieszę się, że tutaj jestem. Jeżeli chodzi jeszcze o jedzenie, zdrowe jedzenie, to żałuję, że nie wzięłam blendera. Tutaj naprawdę by się przydał blender, bo teraz można by było truskawki i inne owoce sezonowe sobie miksować. I to by było też fantastyczne, ale nie pomyślałam o tym i zostawiłam blender, nie wzięłam od mamy i bardzo, bardzo żałuję, ale przeżyję kilka dni i w Warszawie będziemy znowu jeść, natomiast o jedzeniu zrobię Wam w ogóle filmik o tym, co jem w Polsce, jak to zrobię Wam osobny filmik, jeżeli kogoś będzie interesowało, to sobie obejrzy, a na razie Was żegnam i będziemy zaraz sobie schodzić, podziwiać te piękne widoki, To wszystko, co Wam chciałam na dzisiaj powiedzieć. Trzymajcie się, ściskam Was serdecznie. Życzę Wam pięknego, słonecznego, miłego dnia. Cześć, pa, pa. W Zakopanem i jemy kaszę. I naprawdę jest bardzo smaczna moim zdaniem. Ja wzięłam pęczak z pomidorami, z cebulką i do tego pół surówki z białej kapusty i kiszonej.
A mój mąż kaszę gryczaną z pieczarkami i cebulą i do tego białą surówkę. Obie są bardzo smaczne. Zielonych soków. Nigdzie nie ma żadnego zdrowego soku, żeby się napić. A ja bym miała wielką ochotę na jakiś selerowy albo burak z cytryną. I nie ma. Rozmawiamy z baranami?